Z roku na rok przybywa coraz więcej kleszczy. Dlatego jako właściciel czworonoga musisz wiedzieć, co zrobić, kiedy twój kudłaty przyjaciel przyniesie takiego intruza. Niestety wiele osób popełnia podstawowe błędy przed, w trakcie i po wyciągnięciu kleszcza, narażając swojego pupila na bardzo groźne, a nawet śmiertelne powikłania. Dlatego obejrzyj ten odcinek i bądź pewny, że prawidłowo dbasz o zdrowie swojego pupila. Kleszcze to pajęczaki, z którymi możesz spotkać się w lesie, na łące lub w parku. Przy użyciu specjalnie wykształconego aparatu gębowego są w stanie żyć na powierzchni skóry naszego pupila i bezczelnie żywić się jego krwią. Musisz wiedzieć, że podczas picia krwi kleszcze mogą wprowadzać do organizmu twojego pupila wirusy, bakterie i różne neurotoksyny. Dlatego tak ważne jest, żebyś potrafił szybko i prawidłowo pozbyć się tego małego intruza. A teraz opowiem Ci, jak zminimalizować ryzyko ukąszenia przez kleszcza, co zrobić, jeśli Twój czworonożny przyjaciel jednak przyniesie do domu takiego intruza i jak prawidłowo postępować po ukąszeniu przez kleszcza. 1. Stosuj u Twojego pupila środki zapobiegawcze, czyli obroże, aerozole, krople lub tabletki. 2. Regularnie sprawdzaj skórę Twojego kochanego psa. 3. Jeżeli masz dom lub działkę z ogrodem, to staraj się regularnie kosić trawnik. Możesz również rozważyć zasadzenie roślin, które skutecznie odstraszają kleszcze. Niestety zdarza się, że pomimo zastosowania środków ostrożności, Twój pupil i tak złapie tego nikczemnego złodzieja krwi. Wtedy musisz działać szybko i wyciągnąć kleszcza ze skóry Twojego psa. Jeżeli z jakiegoś powodu nie jesteś w stanie tego zrobić, pamiętaj, że możesz udać się do weterynarza. Pamiętaj jednak, że im krócej kleszcz będzie znajdował się w skórze Twojego psa, tym mniejsza szansa na wystąpienie groźnych powikłań. A teraz przedstawię Ci kilka zasad, do których musisz się bezwzględnie stosować. 1. Kup w sklepie zoologicznym lub w aptece lasso, pensetę lub inny przyrząd do wyciągania kleszcza. 2. Niezależnie jaki przyrząd wybrałeś, ważne jest to, abyś złapał kleszcza jak najbliżej skóry Twojego pupila. Istnieje wiele błędnych teorii dotyczących usuwania kleszcza, dlatego najlepiej, jeżeli przeczytasz ulotkę z urządzenia, które zastosujesz. Niezależnie od tego, na jakie urządzenie się zdecydujesz, to musisz pamiętać, żeby nie ucisnąć kleszcza za odwłok. Takie działanie może sprawić, że cała treść, która jest w kleszczu, zostanie wprowadzona do organizmu Twojego pupila i znacznie zwiększy ryzyko zakażenia. Nigdy nie próbuj usuwać kleszcza palcami. W ten sposób naciskasz na odwłok i znacznie zwiększasz szansę na zakażenie Twojego pupila. Być może spotkałeś się z mitami, że przed wyciągnięciem kleszcza należy posmarować maścią lub polać alkoholem. Nigdy tego nie rób. W taki sposób możesz sprowokować kleszcza do zwymiotowania treści zakażonej do organizmu Twojego pupila. 1. Po usunięciu kleszcza upewnij się, czy jakiś jego fragment nie pozostał w skórze Twojego psa. Następnie dokładnie zdezynfekuj miejsce jego wkłucia. 2. Obserwuj stan skóry oraz zachowanie Twojego psa. Jeżeli zauważysz, że Twój pies wymiotuje jedzeniem, jest przewlekle zmęczony lub w miejscu wkłucia występuje rumień, natychmiast zgłoś się do lekarza weterynarii.
Moi kochani, to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Dajcie znać w komentarzach, jak wy radzicie sobie z kleszczami u waszych pupili.